Cześć, wracam dzisiaj do Pathfindera, gdzie moja drużyna musi sobie odpocząć po długiej wędrówce, a moja armia pędzi do upadku Pulury, żeby podbić fort znajdujący się za nią i odblokować drogę dalej. Dobra, najpierw sobie odpoczniemy. To podstawa. Układ odpoczynku zostawiamy, straż zostawiamy, kamuflaż. Czas odetchnąć chwilę. O! Urodziny Ragalfa! Proszę bardzo! Zapomniałem o tym, że się datę wybierało urodzin w tej grze. Podczas odpoczynku drużyna świętowała urodziny Ragalfa, jak widać. A teraz armia smoków najpierw ruszy sobie tutaj, żeby podbić ten fort. Mam nadzieję, że to się uda. Bez większych strat, ale zobaczymy, co tam na nas będzie czekało. Jakie niebezpieczeństwa w forcie przebywają. Nieźle upadli rycerze, kultyści i kultyści. Dobra. Zaczniemy od starej, dobrej kuli ognia. Tak myślę. Tutaj. Super. Bardzo dobry pomysł. Smoki poczekają, strzelcy wystrzelą, smoki, wszyscy poczekamy, zobaczymy jak się wrogowie poruszą. O, proszę, proszę bardzo, wrogowie dość szybko tutaj w nas uderzyli, ale my sobie ich wykończymy. Zaczniemy od tych kultystów. Dobra, tutaj. Teraz tutaj, tutaj, jeszcze jedna tura, super. No to sobie wskrzesimy wszystkich, albo uderzymy w nich kulą ognia. Uderzmy kulą ognia. To był dobry pomysł. Zabijemy jednego z rycerzy i ciekawe, czy nam wróci te dwa smoki. Mam nadzieję, że tak. Tak jest, wróciły dwa smoki, a fort został podbity, więc dość łatwo to poszło. Udało się zdobyć fort. Morale krucjaty wysokie. Co tu z naszym fortem? Możemy go rozbudować? Nie, to tylko outpost, więc chyba nie bardzo. Armia smoków, czy odkryje drogę dalej właśnie? To jest pytanie. Po drodze stoi armia na poziomie 9, a my nie mamy jak sobie tutaj nic zrekrutować. Na razie zapiszę grę i zobaczę, co się stanie, jak ruszymy na zachód. Spotkamy się z kolejną armią. No dobra. Pomimo tego, że ta armia w teorii powinna nas załatwić, to i tak podejmiemy wyzwanie. Co my tu mamy? Fire Elementale. To wszystko odporne jest chyba na nas. 0, 0, 0. Dobra, to wszystko jest odporne na nasze umiejętności. Możemy przyzwać jakieś elementale albo dodać sobie Good Hope. Więc tak zróbmy. Poczekajmy, co demony zrobią. Podbiegną. Balor coś tam sobie przyzwał. Marilith przyzwano. Dobra. Okej, w porządku. Biegnijmy do tych elementali. Przypalmy nieco wrogów. I nasi strzelcy strzelą w Balora, załatwiając go. Super. Teraz rozpocznie się nowa tura, rzucimy sobie Song of Season. To nam powinno pomóc w miarę wyleczyć nasze jednostki. Teraz który smok? Który smok? Ten smok. Dobra, ty zaatakuj te elementale, super. Ty smoku wystrzel. Jeszcze raz zaatakuj.
Podbiegniemy do Marilith, zaatakujemy ją. O nie, zabiło mi 7 smoków. Nie jest tak łatwo. I jeszcze 7 smoków zginęło. Dobra, czy one się wskrzeszą? Chyba nie sądzę. Ale warto spróbować. Nie, dobra. Nie udało się, więc wiem, że już tędy. Musimy zebrać pierw armię, żeby pokonać ich. Nie wiem, czemu nie mogę rekrutować tych smoków. Może to jakiś błąd z mojej strony, a może to tylko taka przykładowa armia, będę musiał, którą dostaliśmy, a resztę trzeba będzie zebrać. W każdym bądź razie przeskoczymy sobie na drużynę. Nie udał nam się rzut na wiedzę o religii, ale odkryjemy sobie kilka różnych składników. Przejdziemy tędy. Tutaj ominiemy wrogów. I tutaj jest od razu wejście do Is. Nie chcemy wejść do Is. Czyli to nie tędy trzeba wejść. Dobra, to wiem, że tą drogą nie dotrzemy tam, gdzie chcę. A chcę dotrzeć do miejsc, które są związane z naszymi questami. Dobra, spróbujemy przejść teraz tędy. Jeszcze raz to zebraliśmy. Ominiemy wrogów. Dobra, spróbujemy przejść tamtędy. Drugą stroną. Drużyna już znowu zmęczona. Nie, ruszamy dalej. Nie chcę wejść do tej lokacji, chcę iść dalej. I spotkaliśmy kogoś na drodze. Ciekawe, kto to będzie. Kogo tam napotkaliśmy na tych zniszczonych terenach? Zapiszmy sobie tą grę. Proszę bardzo, to jakieś Minotaur. Lord Baphomet wysłał mnie, żeby przynieść mu twą głowę. Nie uciekniesz przed kościanem łowcą. Twoje kości dołączą do setki innych. Dobra. Wow, z czym my tu walczymy? Co tu się teraz wydarzyło? Raz, dwa, trzy smoki. I jakiś łowca. O, my się tu chyba nie możemy zapuszczać. Dobra, zatem którędy dotrzeć tam? Dobra, raz jeszcze. Armia smoków. Nie przejdziemy tędy. A może uda się przejść tutaj. Tak. Ta droga prowadzi prosto do Iz. Możemy jeszcze tutaj zejść, ominąć wrogów. I co, nie da się dalej dojść? Zaczynam się gubić w tym, jak trafić do tego Blooming Meadow. Muszę trafić i muszę trafić do tego... Okej, do tego wejścia. Czyli może to nie tędy. Może to jakąś inną ścieżką podążać trzeba. Co jakbyśmy przeszli tędy, ominęli wroga. Dalej. Nie chcę iść. Aha, dobra, do Iz mogę tylko tędy dotrzeć. Czyli jeszcze raz. Cofnę. To dużo loadowania, ale... Im bardziej zniszczony jest teren przez ranę, przez to, że zbliżamy się do rany świata, tym bardziej pokrętne są te ścieżki. Dobra, armia smoków. Nie mam jak tutaj nic wyrekrutować. Przejdźmy się tędy. Możemy pokonać tą armię. No właśnie. Tutaj, a tutaj muszę walczyć na tą armię. Dobra.
I tutaj już walczyliśmy i to było bardzo ciężkie. Zatem... A przyzwijmy jeszcze żywiołaka. Song of Seasons, Good Hope najpierw. Poczekajmy. Dobra, zajmijcie się nimi. Spróbujmy to troszkę inaczej załatwić tym razem. Panowie, zaatakujcie tu. Panowie, zaatakujcie tu. Wystrzelcie w te żywiołaki. Ty zaatakuj tutaj, super. Ty zaatakuj tutaj, super. I tutaj teraz jeszcze zaatakujemy. Dalej mi zabija, okej. Okay. A ten pali czterech. I zabija mi, wow. Dobra, nie da się tu niestety tego miejsca przejść tą armią, którą posiadam, więc muszę się poważnie zastanowić, którędy tutaj ruszyć dalej. Dobra, armia smoków, wycofajcie się, drodzy panowie i panie. Armia Drezen, z powrotem do Drezen. Armia smoków do tyłu. A, moja drużyna. Dobra, wiemy, że tędy się nie da przejść. Może tędy? Może dołem? Treason Hall? A gdzie to jest? Tutaj. Serce zagadki, tu byliśmy. Baphomet Shine, potrzebujemy Ember. Chyba, że ja muszę wrócić po Ember? Co by tu robić? Którędy tu przejść? Dobra, najpierw zbierzmy tą lokację. Jeszcze raz. Zbierzmy ją. Tutaj już wiem, że nie tędy droga, więc wracamy. Użyjemy sobie chyba... Albo dobra, spróbujemy raz jeszcze przejść do tej Pulura's Fall. Ominiemy wrogów. Armia gotowa. Dekrety gotowe, proszę bardzo. Mamy nowy dekret, ale już dwa. Tak, dobra, możemy wydać trzeci dekret. Outpost Bastion. Mamy już kolejny dekret, nad którym pracujemy, to nie? Możemy też spotkać się z resztą. Ok, mamy opcję rekrutacji. Ale dalej nie ma smoków, dobra. Jeżeli chodzi o armię smoków, to nie mam jak zrekrutować tutaj nic. Więc niech armia smoków wraca do Drezen, póki będzie taka możliwość. O ile jest taka możliwość? Ach. Tak, nie da się tutaj zrekrutować. Znaczy się, tu mogę sobie krasnoludy zrekrutować. I mi się powiększyły krasnoludy. Zostaniemy tutaj. Drużyna wycieńczona. Jeszcze raz spróbujcie przejść tędy. A jak nie, to się wycofamy do Drezen. Po prostu. Tylko jestem ciekawy, czy tu za każdym razem się spotyka tego... Tak, dokładnie. Tutaj cały czas spotykamy tego... tego Minotaura i te dwa smoki. O nie. Tym razem nie. No dobra. Jak nie, to nie. To opuścimy to miejsce.
nie muszę podejmować tej walki, a może uda się przejść dalej. Prześliznąć przed wrogami. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, chyba się uda. Nie, nie chcemy odpoczywać, chcemy ruszyć tutaj. Super, udało się dotrzeć. Jak tam krucjata? Udały się nam nasze dwa dekrety. I mamy nowe wydarzenie. Zaklinanie ołtarza pierwszego odkrywcy. Mamy do wyboru trzy rzeczy. Każda z nich da nam jakąś inną koszulę. Dla druida. O, proszę bardzo. Dobra, to zaklinijmy ją. Czy ktoś tu się zamienia? To będzie dobre dla Ragalfa, jak się w końcu zamieni w smoka. To zostawmy. Teraz przejdźmy do jeszcze jednego odpoczynku, póki tu jestem. Więc odpoczniemy sobie. Chociaż wzrośnie mi korupcja, to potem odpoczniemy w Drezen. Wycofamy się do Drezen. But at what cost to your soul? Sosiel dyskutował podczas odpoczynku z Regilem. Nasza armia... Gdzie tu jest nasza armia? Nie, armia smoków. Musi się przygotować na te nadchodzące demony, tak? Czyli przejdźmy tutaj. Stańmy sobie tutaj, a do tego zrekrutować trzeba by krzyżowców, strzelców. Dobra. Nie wiem, czy do końca jest sens trzymać te smoki w ogóle. Ale powiedzmy, że przytrzymamy je. Wyślę te posiłki tutaj, żeby dotarły w miarę szybko do mojej głównej armii. Armia Drezen niech zostaje, a ta armia, co tutaj jest? Tu już nic nie ma w tej armii. Więc niech oni sobie tutaj odpoczywają, czekają na dalsze wskazówki. Armia Drezen tymczasem z powrotem do Drezen. Czy mamy co wynająć mojej armii Drezen? Mamy. Jak najbardziej czempionów można zrekrutować. I kogoś jeszcze? Nie, nikogo więcej nie możemy zrekrutować. Dobra, wracamy do drużyny. Drużyna wypoczęta, wkroczy do tej lokacji. Wkroczy do tej lokacji? Tak jest. Ciekawe, co tutaj na nas będzie czekać. Czy w ogóle to miało sens? O, już widzę wrogów. Zapiszmy sobie grę, póki mogę. Rzućmy sobie... Co tutaj mamy? Babał, dobra, to myślę, że jedno przyspieszenie załatwi sprawę. One wszystkie stoją przed jakimś pęknięciem. Tu widzimy ruiny i to potężne miejsca, które kiedyś zdaje się było jakąś wioską, ale zostało rozerwane przez demoniczne energie rany świata. Dobra, drużyno, atakujemy. I proszę bardzo, jeszcze mityczny tutaj... Kolejne demony się pojawiają. O, zabiły mi Ragalfa w dwie tury. Okej, dobrze. W takim wypadku troszkę więcej buffów nam się przyda. Szczególnie, że wracamy do Drezen, to można się bardziej troszkę przygotować. Zatem, Ragalfie, rzuć sobie jeszcze to. Tutaj malutki bles. Tak. Troszkę bonusów, takich jak Greater Magic Weapon. Sosiel rzuci na Regila. Sella rzuci na siebie. Sosiel rzuci Crusader's Edge.
Jest, Crusader's Edge. A, gubię się, gubię, jest. I Sosie wrzuci Crusader's Edge na Regila. Sela jeszcze może jedną rzucić na Lana. Odrobinę bonusów. Mądrość sowy, siła byka, zręczność kota, wytrzymałość niedźwiedzia. Na końcu przyspieszenie. Dobra, teraz powinno pójść lepiej w tym spotkaniu. Zobaczymy. Przekonamy się zaraz. Szczególnie, że zaczniemy tym razem od ulepszonej, o, ósmopoziomowej kuli ognia. A co? To powinno znacznie ułatwić całą sprawę. Dawaj, Ragalf. Dokładnie. Uuu, i odkryliśmy jeszcze kilka innych ukrytych postaci. Dobra. Arusha, wykończ go. Nie udało się, ale to może Lanowi się uda. Nie, Lanowi się nie uda. Może podejść bliżej. Zakończyć turę. Bismut, zostań tam, gdzie jesteś. Shadow Demonie, tak jest. Leć tam ich pozaczynać. Kronanie, ty zostań. Regil, Order of the God Cloud, to nam się przyda. Sella, aura większej odwagi. Sosiel, aura Archona. I teraz tak, Arusha ma 5 ataków. Dobra, zacznijmy od tego pana. Super. Teraz infiltrator wbija do nas, ale nic nie zrobi, ponieważ zostanie przez nas wykończony. Szczególnie, że Lan ma teraz 8 ataków. Ale wybrał sobie go. Nie trafia w Ragalf, a teraz trafił. Babał przestał atakować. Dobra, mamy tutaj tą dwójkę, więc zobaczymy, jak sobie poradzimy z tym. Wroki rzucają magiczne odbicie. Shadow Demon podbiega tutaj. Zobaczymy, co zrobi ten mityczny potwór. Nie wyłączył nam nikogo. Dobra. Zatem Kronanie, atakuj. Super. Kolejny infiltrator się teleportuje, ale niestety mu nie wyszło. I teraz Regil tutaj ich, mam nadzieję, wszystkich wykończy. Jakie on ciosy teraz zadaje już. Dawaj, Regil. Koniec tury. No to Sela. Czas na Sela. Gdzie jest Sela? 5 ataków. To już mamy wyczyszczone. Infiltratorze zapraszamy na imprezę. Sosiel. Podlecz tylko Ragalfa. Chociaż nie. Rzuć Blessing of Luck and Resolve na Arusha, która będzie teraz strzelać. Beat of Luck, dokładnie. I Arusha, co my tu mamy? Te infiltratory babału już wykończone, więc 5 strzałów. Powinno dokładnie. Lan, czy może atakować kogoś tak od? Możemy spróbować, ale nie trafiliśmy. On sobie krzyczy, nic nie zrobi. Ten wrok też krzyknie i podejdzie, ale naokoło. Shadow Demon super zamknie, zajmie się tutaj wrogiem. Ragalf na tym etapie możemy rzucić prawdziwe widzenie na wszystkich. Mam 688 pyłu z diamentów, więc to tylko nam pomoże. Kronan, dobra, Kronan, ty się zajmij nim. Nie trafił, ok. Regil, wroka, zabity, super. Sela, podbiegnij i zaatakuj za 35. A ty, Sosiel, podlecz nam ekipę. No i teraz tak, Arusha, 5 ataków. Wiele nietrafionych, Lan, punktki, 8 ataków. Bismut, może go przewrócisz, nie udało się. Wrok podbiega i nic się nie dzieje. Shadow Demon podbiega. Ragalfie, Ragalfie. Przypal tego wroka. Super. Ten mityczny
demon. Trochę nas tutaj podatakował, ale nie jest to jakaś duża strata. Sela, 5 ataków. Social, dobra, powiedzmy, że podleczysz nam wszystkich. I teraz tak, Arusze. O, super, trafiła raz. Lan, punktki. Dwa trafione, super. Bismut nie trafia. Shadow Demon trafił. No i z 8 poziomu ulepszymy sobie, ulepszoną dezintegracją w niego trafimy. Ok, 36, nie jest tak źle. Regil, musisz podejść niestety, żeby zaatakować. I tak samo Sela. Sosie leczy ekipę. Kronan nam umarł. Niestety. Ale przetrwamy to. Teraz Lan. Ten pierwszy atak dobrze wchodzi, a potem już niestety nie trafił. Shadow Demon. I Ragalf. Jeszcze jedną dezintegrację. A nie, nie możesz, jesteś staggered, tak? Co możesz rzucić? Możesz rzucić to. Scorching Ray. Powinno wystarczyć. Nietrafione, okej. Oj, Sela, teraz dość kiepsko to wygląda, ale poradzimy sobie. O ile postacie będą trafiać. Ile ten mityczny większy? 48 klasy pancerza to nie jest tak dużo. Dobra. Sosiel, rzuć nam. Musimy jakoś uleczyć Selę. To najlepiej natychmiast. Dobra. Leczenie poważnych ran. O, teraz dobra. Runda poszła ze strony Arusze. Lan. Nic nie trafił. Shadow Demon. Ładnie trafił teraz za 5 punktów, ale dzięki temu inni mogli zaatakować. No i Ragalf. Czy to będzie koniec? Nie trafił dezintegracją, o nie. Dobra, 7 ataków. Sela jeszcze stoi, bo ma last stand. Sosiel ma dostępny masowy heal. I teraz Arusze kończy zabawę. Dobra, przeszukajmy ich. Bobo Infiltrator miał kamień księżycowy. O, proszę bardzo, drugi miał inny jakiś kamyk. Reszta to takie bonusy plus 2, plus 3. Jesteśmy jeszcze średnio przeciążeni. I przybyliśmy tutaj po Angel Bloom, czyli po kwiat aniołów. Teraz pytanie, gdzie my znajdziemy ten kwiat? Nie wygląda mi ta okolica na taką, która by obfitowała w roślinność. Ale może... O, proszę bardzo, kolejny bobał. Jesteśmy zaskoczeni? Nie jesteśmy. Prajer. Lan. Nie możesz zaatakować? Shadow Demon się pojawił. Ragalf, kulą ognia ich tam potraktuje. Ok. Kolejny taki. No, może być problematycznie. Arusze musi tutaj zdjąć kilka z tych infiltratorów. Jak się uda. Sela, rzuć nakładanie rąk na siebie. Teraz tak, Sosiel ich tam trochę musi zająć. Najlepiej przyzywając... dobra. Niech będzie to Dave'a. Lan może strzelić, może, więc punktki. Shadow Demon biegnie. Ragalf rzuca kulę ognia. Kolejną. Ale tak, żeby Dave'a nam nie trafić. O, dokładnie.
Wroka nie ma, super. Czekamy, zobaczymy co Mitty ten zrobi. Okej, okay, niewiele zrobił. Bismuta nam prawie zabił, ale to niewielka strata. I będziemy się na niego męczyć, co? Czy można przeszarżować? Nie, ale można podbiec i go zaatakować za 47. Przeszarżować? Nie da się. A da się podejść celą? Nie da się już też. Dave'a świętą aurę rzuciła, super. Sosiel podejdzie tu, podleczy nam wszystkich. Lan wykona swoje ataki. A nie, nie wykona ich, bo zepsułem tą sytuację. Mamy jeszcze dezintegracji trochę. Trafiony za 38. Shadow Demon tutaj zawalczy. Bismut podbiegnie. Zobaczymy, co zrobi demon. Nie zrobił za wiele, super. Teraz Regil. Ma 7 ataków, więc jeszcze rzucimy Onslaught i... Tym razem poszło łatwiej. Kilka dobrych rzutów zakończyło całe to spotkanie w momencie. A my dalej szukamy kwiatu. Kronan, ty się schowaj, wrócisz po następnym odpoczynku. Znowu mają te wszystkie przedmioty, zbieramy to. Czy tu się da gdzieś przejść? O, proszę bardzo, kwiaty są. Mamy kwiaty tutaj. Angel Bloom, super, weźmiemy tego więcej. Zbieramy to wszystko, drużyno, i cofamy. Co prawda do Kenabres nie da się cofnąć, ale możemy się wycofać do Drezen i z Drezen ruszyć do Kenabres. Nie były to łatwe spotkania, ale udało się. Wbrew pozorom poszło w miarę płynnie. Tylko kilka razy musiałem wczytywać grę. A jak na Pathfindera, to naprawdę nie jest jakaś tam... Jeden z naszych fortów jest oblężony. A który to fort jest oblężony? Popatrzmy sobie. Który z fortów jest oblężony? Sinister Mansion, gdybym ja tylko wiedział. Dobra, przejdźmy się po granicach. Ach, ten tutaj, dobra. Załatwimy to w miarę szybko, mam nadzieję. Tylko najpierw drużyna. Mamy to, tak? Mamy ten Angelic Medal. Zatem drużyno, gdzie jest Treason Home? Właśnie, może Treason Home będzie bliżej. Tu jest Treason Home Fortress. I jak daleko jest Treason Home Fortress od Kenabres? 3... Nie, to jednak do Drezen trzeba będzie się wyteleportować. Dobra. Z Drezen dotrzeć do Kenabres. Ktoś nas zaatakował, naszą armię. Ale powinniśmy sobie z tą armią poradzić. Tak jest, bez problemu. Dobra, poczekajmy. Poczekajmy. O, proszę bardzo. Wykończymy już ich tutaj. Mam nadzieję. Tak jest. Niezbyt dobra decyzja z ich strony. I teraz tak, armia nie ta armia. Nie, dobra, to armia smoków. Musi ruszyć tu. Ta armia musi spotkać się z armią smoków i dołączyć do nich.
Super. Ok. Teraz armia smoków musi iść na ratunek tutaj. 51 punktów nam to zejdzie. Drużyna do Drezen. Znaczy do Drezen, do Kenabres musicie ruszyć. Wiem, że jesteście zmęczeni. Nie chcemy odpoczywać. Dotrzecie tam. Omijamy wrogów. Kontynuujemy drogę. Do Kenabres już niedaleko. Jeszcze jeden dzień, 8 godzin drogi. Nie chcemy. Chcemy, żebyście ruszyli dalej. Omijali wrogów. Dobra, jak to moja armia smoków? Gotowa na odbicie tego fortu. Gonimy wrogów, oczywiście. No, to powinno być łatwe. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Owszem, owszem, powinno być łatwo, ale nigdy nie wiadomo. Dobra, było łatwo. Podbita. Okej. W krucjacie coś nowego. Proszę bardzo. Jedna z naszych grup zwiadowczych napotkała sukuba, która przedstawiła się jako kapłanka Nocticuli. Nie zraniła naszych żołnierzy i zapytała ich o to, żeby dostarczyli wiadomość. Demon oferuje układ naszemu Ragalfowi. I interesują ją eksperymenty i chciałaby, żeby wysłać demony i śmiertelników dla zabawy, żeby się dla nauki, żeby się bawili. Co zrobimy? Wyślijcie żołnierzy za sukubem. Sela wyda... O! Sela jednocześnie poinformowała Ragalfa, że trzeba udać się do Drezen, żeby porozmawiać z... w sprawie skradzionych dusz żołnierzy. Dobra. Czy my jeszcze zdążymy, damy radę dotrzeć do Kenabres? Coś z krucjatą znowu związanego się stało? Ekonomia, tak? Dostaliśmy nowy dekret, możemy wydać. Rajd na sukuba. Odkryliśmy leże sukuba i tam wyślemy żołnierzy. Dobra. Można tak zrobić. Można odpocząć tutaj. Bo i tak zaraz będziemy w Drezen. I've done a lot of things that a semi would not give me a pat on the head for. Minęło 8 godzin. No już teraz to na pewno musimy odpocząć. Dobra. Armio smoków, my musimy podbić jakiś fort, tak? A nie, musimy osiągnąć zwycięstwo z jakąś armią demonów. Stąd był problem armią, bo jest odporna na ogień. A nasze smoki no nie radzą sobie za bardzo. Dobra, najpierw oddamy to, co jest do oddania. Zostanie nam już wtedy odkrycie w tym więzieniu księgi, którą ktoś potrzebował. No właśnie, jeszcze tutaj musimy przecież dotrzeć przez całe te zniszczone Kenabres prosto na rynek. Zruszajcie, drużyno. 4 godziny trwa ich podróż przez zrujnowane miasto, które było miejscem prologu w tej grze.
ale szczęśliwie dotarliśmy. Udało się na szczęście ominąć tego minotaura z dwoma smokami i zaniesiemy teraz tutaj. Komu tutaj mieliśmy to zanieść? Tej dziewczynce mieliśmy ułożyć wianek z tych kwiatów. Podejdziemy do niej. Proszę, to chyba właściwe kwiaty. Tak, znalazłeś je, odpowiada dziewczynka, gdy Ragalf podaje jej kwiaty. Dziękuję ci, teraz będę miała najlepszą koronę z tych kwiatów i wszystkie inne dziewczyny będą takie zazdrosne. Mam dla ciebie zagadkę, co jest silniejsze niż bogowie, diabły i lordowie demonów? Śmierć, nadzieja czy dowódca Drezen? Nadzieja, tak jej odpowiemy. Wymyśliłeś to, jesteś taki mądry, to właściwa odpowiedź. Nadzieja jest jak kwiaty aniołów. Możesz ją odnaleźć nawet w najstraszniejszych miejscach. Te kwiaty przetrwały w miejscach, gdzie nic inne nie rośnie. I taka sama jest nadzieja. Nawet jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo zły, zawsze mamy nadzieję, że pewnego dnia stanie się miły. Zawsze jest nadzieja na to, że w jego sercu narodzi się dobroć. Udało się. I Hal 3. Co teraz? Czy mam jakieś nowe linie dialogowe? Jak idą twoje studia? Co jeżeli poproszą mnie o coś? Dobra. Została nam jeszcze jedna rzecz do wykonania. Musimy odwiedzić to więzienie. No dobra. Wiemy, gdzie się drużyna musi udać teraz. Po drodze wstąpimy do Drezen. Kronan chodzi tyłem w ogóle. Po drodze sobie wstąpimy do Drezen, ponieważ tam już jest kilka spotkań umówionych z tego, co widziałem. I potem będziemy dalej szukać wejścia do tego więzienia. Najpierw jednak do bram północnych w Canabres. Tak jest, tędy wychodzimy. Teleport do Drezen. Jak to nasza armia? Armia smoków. Musimy z kimś wygrać i to natychmiast. Myślałem nad tymi fortami tutaj. Ile by nam zeszło przejście tutaj? 46 punktów, dobra. To są 3 forty do zdobycia. Więc może na tym sobie spróbujemy. Na tym spróbujemy sobie podbić te statystyki krucjaty. 55 punktów, armia smoków ma 55 punktów, dobra. Albo jeszcze raz podejmę te demony. Mogę też przejść tędy. O, i zawalczyć na tą armię. Ciekawe, czy mogę rekrutować te smoki. To mnie najbardziej interesuje. 0-0. Dobra. Więc pieśń sezonów. Czekamy. Zabijamy tych. Sobie coś przyzwał, ale to bez znaczenia, bo my to powinniśmy wykończyć. Dwa smoki zranione. Ten smok nie ma jak tu przejść, więc niech się broni. I koniec walki, bo Good Hope się udało. No właśnie, więc jakby się udało doprowadzić do takiego momentu, że oni nas nie zabijają. Proszę, ogień Bafometa odnaleźliśmy. Po tym, jak poradziliśmy sobie z kreaturami ognia, które przybyły do Golarionu, nasi żołnierze odkryli wśród pyłów pozostawionych przez te kreatury jakiś dziwaczny ogień. Jakiś dziwaczny przedmiot nadal płonący nieświętym ogniem. Przekazano go dowódcy z niezwykłą gracją. Co to jest ogień Bafometa? Wyznawcy demon lorda Bafometa
popełnili już niezliczoną ilość zbrodni, żeby zdobyć sobie jego przychylność. Kearius był sługą Desny, który zarządzał jej świątynią, ale w sekrecie wyznawał Lorda Bestii. Wykorzystał swoją pozycję, żeby zbudować sprytny, niesamowity labirynt prosto w świątyni, w piwnicach świątyni i wypełnić ten labirynt krwiożerczymi potworami. Każdej nocy Kearius wysyłał tam albo jakichś włóczęgów, albo bezdomnych prosto w ten labirynt, żeby skończyli w tragiczny sposób. Kultysta rozsiewał herezję i deprawację, korumpując innych kapłanów. Baphomet zauważył swojego nowego sługę i dał mu niesamowity dar. Kawałek ognia, czczący lorda potworów we własnej osobie. Jest to latarnia zawierająca ten malutki płomyk, potrafi przyzywać potwory z otchłani oraz niesamowite iluzje. Kearius tą latarnię zawierającą ten malutki płomyk schował w głębinach swojego laboratorium, labiryntu. Jednak wkrótce później stała się rzecz niesamowita. Pojedynczy chłopiec, żebrak, bardzo wrażliwy, wpadł w sidła Kariusa i został, jak cała reszta, zrzucony do labiryntu. Jednak udało mu się przetrwać i dotrzeć do serca labiryntu. Sięgnął po latarnię i zniknął. Przerażony i pełen frustracji Kearius odkrył, że jego labirynt jest pusty i wysłał swoich ludzi, żeby znaleźli złodzieja. Bał się, że Baphomet dowie się o tej porażce i go ukarze. Po jakimś czasie dowiedział się o całych wioskach zredukowanych do poziomu pyłu przez płonące kreatury, a ci, którzy ocaleli z tych ataków, oszaleli ze względu na... i mówili o tym, że widzieli jakiś szalony, złowieszczy ogień. Opowiadali o biednym, małym chłopcu, żebraku, który w swojej dłoni posiadał piekielny ogień. Kearius złapał małego chłopca, w jego sercu tlił się strach i niemal doprowadzał go ten strach do szaleństwa. Kiedy w końcu dotarł do chłopaka, chłopiec zaśmiał się i zamienił się w młodego mężczyznę, wyglądającego niczym kultysta Baphometa. Okazało się, że chłopiec był nikim innym jak Baphometem we własnej osobie. Kearius i jego porażka okazał się być... Porażka Kariusa okazała się być jego końcem, a sprytny złodziej zajął jego miejsce jako główny sługa Baphometa. Walka wybuchła pomiędzy dwoma wyznawcami demonów, ale żaden z nich nie osiągnął w tej walce zwycięstwa. Kiedy się zmęczyli, latarnia wyślizgnęła się z rąk złodzieja i wpadła na stos martwych gałęzi. Martwych gałęzi, suchych gałęzi. Płonące kreatury wyszły z ognia, otoczyły zmęczonego kapłana i obydwoje z kultystów zaczęli błagać Baphometa o ochronę, ale modlitwa żadnego z nich nie została wysłuchana. Dobrze. Bardzo ciekawy przedmiot. Teraz moja armia, musimy podbić sobie trochę, o dokładnie, przejdźmy się tędy, prosto na północ najlepiej by było się przejść, ruszajcie tędy i tutaj wyczyścimy tą część mapy. Co tutaj mamy? 3 konie. Wszystkie 3 konie są zarażone, tak? Czyli są, rozumiem, splugawione jakąś zarazą. Dobra, więc poczekamy sobie na nie.
nie podbiegnął na szczęście, więc zakończymy walkę kolejną kulą ognia. Przynajmniej powinniśmy w teorii, dokładnie, zakończyć tę walkę. Niektóre z tych opisów są takie długie, a okej. Tak jak ten z tym przedmiotem Bafometa. Nie wiem, czy to będzie przedmiot, który będzie później do wykorzystania, ta latarnia. Zrzucając ciała tych zarażonych koni, nasi krzyżowcy polali je olejem i podpalili. Ogromny płomień płonie wysoko, jest bardzo, bardzo mocny, a wszyscy z naszych wojowników krzyczą w kierunku ognia, radośni z zwycięstwa. Ich serca napełnione są odwagą. Dostaliśmy 100 punktów energii i nie możemy już dotrzeć do kolejnego fortu, ale za to drużyna może wejść do Drezen. I prosto od razu do Cytadeli. Zobaczymy, co tam w Cytadeli, czy coś się zmieniło. Od ostatniego czasu, jak tam byliśmy. I odwiedzimy od razu też sklep w Drezen. Tak jest. Po powrocie na Ragalfa czekają goście. Elan z Houndheartów wygląda na spokojnego, ale zdeterminowanego, wchodząc do sali Ragalfa. Znamy już Elana. Dowódco, jestem szczęśliwy, widząc cię całego i żywego po powrocie z otchłani. Dobra, tak jest układ, odzywa się Sela, jakby omijając wszelkie grzeczności, widząc Elana. Kiedy my byliśmy w otchłani, Elan i jego ekipa odkryła, gdzie trzymane są dusze. Te, które zostały skradzione przez demony. Arisnoe wtrąca się, mówiąc, nie powiedziałabym, że odkryliśmy, że można to nazwać odkryciem. Może jestem klerykiem, ale nawet dla mych mocy są limity. Szczególnie tutaj, przy ranie świata. Jakkolwiek mniej więcej znamy generalny kierunek tej lokacji. Kiedy szukałam tych dusz, otrzymałam wizję. Zobaczyłam skałę, która wyglądała niczym nagrobek, a pod nią znajdowało się wejście do jaskini. Wiem, że ta skała znajduje się na granicy skrzydlatego lasu. Nie było trudno rozpoznać tą starożytną knieję. Od lat płonie niezgaszalnym ogniem rozpoczętym przez demony. Jestem pewna, że to właśnie tam trzymane są dusze, ale nie wiem, co na nas może czekać pod tą skałą. Tak czy siak, odpowiada jej Sela, Elan i ja zadecydowaliśmy ruszyć tam, znaleźć te dusze i po drodze wykończyć kilku kultystów czy demonów, którzy nam się nawiną. Ale z chęcią przyjęlibyśmy twoją pomoc, Ragalfie. Oczywiście, że wam pomogę. Elan przytakuje. Ruszam natychmiast. Przeprowadzimy zwiad na tamtym obszarze i będziemy obserwowali zarówno jaskinię, jak i jej otoczenie. Kiedy przybędziesz, podzielimy się z tobą obserwacjami. Dziękuję za twą pomoc, Ragalfie. A ja wrócę do swych obowiązków jako kleryk. Mam dużo do zrobienia w Drezen, odpowiada Arisnoe. O, nie umie się już doczekać, gdy dorwiemy tych kradnących dusze kultystów, puentuje Sela. Ale najważniejsza rzecz, jaką musimy zrobić, to uratować ofiary. I to dokładnie na tym trzeba się skupić. Dziękuję ci, Ragalfie, mówi po chwili. Chcę tylko, żebyś wiedział, że naprawdę doceniam twoją pomoc. Wiem, że tak czy siak ci kultyści są naszymi wrogami, ale jestem szczęśliwa, że nie ignorujesz potrzeb zwykłych ludzi, tych, których okradziono z ich dusz. Kolejne spotkanie. Podchodzi do nas kolejna postać, tym razem Tina, mistrzyni scenarii. A, dowódco, dobrze cię widzieć. Ja jestem Tina z tego teatru, drzwi obok. Pamiętasz mnie? Mam dobrą wiadomość. Zakończyliśmy próby i jesteśmy gotowi na światową premierę naszej sztuki dotyczącej ciebie i twojej drużyny. Babcia wysłała mnie, żeby cię zaprosić. Więc ruszamy? Ragalf tylko na to czekał. Oczywiście, ruszamy już teraz.
tak długo w ogóle trwały te przygotowania, że ja zapomniałem o tym, że ta trupa teatralna pracuje nad sztuką dotyczącą Ragalfa, jego drużyny i tego, co osiągnęli. Gra wczytuje to. I oto przed nami babcia Gretlen, reżyserka spektaklu. Cała drużyna i nawet kilku innych gapiów. Cała drużyna? Chyba nasza cała drużyna tutaj jest oraz kilku innych gapiów, tak. Uśmiecha się z dumą i szczęśliwością w jej uśmiechu. Panie i panowie, zaczyna reżyserka. Nadszedł dzień, na który czekali wszyscy członkowie naszej krucjaty. Dzień, w którym my, Teatr Drzwi Obok, w końcu zaprezentujemy wam nasze najnowsze dzieło. Teatr, teatr! Amber cieszy się i klaszcze, zachwycona. Greybor patrzy długo, beznamiętnie w stronę Amber. Zdaje się jednak, że po chwili radość Ember udziela się naszemu ponuremu krasnoludowi, bo nawet on decyduje się na delikatny uśmiech w jej stronę. Masywna, sztuczna katapulta, którą babcia przyprowadziła na scenę jako jeden z rekwizytów, delikatnie zaczyna strzelać i mamy nadzieję, że to jest tylko... Ragalf ma powoli... nadzieję, że to jest tylko faktycznie rekwizyta, a nie prawdziwa katapulta. Dzisiaj wracamy do niedalekiej przeszłości, do jednego z pierwszych zwycięstw osiągniętych przez naszego dowódcę. Nasze przedstawienie jest dedykowane tym niesamowitym, ogromnym, wysadzającym umysły, ekscytującym, ogromnym, legendarnym wydarzeniom, które wielu z was na pewno miało szczęście przeżyć we własnej osobie. Czuję się zaszczycona, żeby... zachwycona swoją własną przemową, babcia... zaczyna wymachiwać rękami i delikatnie, tylko lekko naciska na katapultę. Cóż za piękne przedstawienie! Aż ktoś padł. Słyszymy teatralnie głośny szept od jednego z aktorów. Czy ktoś pamięta, czy udało nam się załadować tą katapultę? Nagle pojawia się, słychać Tinę, mistrzynię scenarii. O, ona się ukryła gdzieś pod mapą w ogóle. Tina i mówi, ja mam lepsze pytanie. W co trafiliśmy właśnie tą katapultą? Aktorka, Makia, mówi, widzę coś, co wygląda jak dym w miejscu... Ojej, ten dym pojawił się w miejscu, które wygląda podobnie do tego miejsca, w którym zostawiliśmy resztę naszych rekwizytów. Leli, tancerka, mówi, ja... O nie, ja zostawiłam w tej katapulcie mój wiśniowy placek. Żeby mieć w razie czego w trakcie przedstawienia coś do przekąszenia, a teraz odleciał. Przestańcie panikować. Nasze przedstawienie musi trwać dalej, nawet jeżeli nie mamy już naszych kostiumów ani naszych rekwizytów. Jeżeli coś nie idzie zgodnie z planem, musimy improwizować. Dość głośno szepcze w kierunku aktorów, także cała nasza drużyna to słyszy. W końcu jednak odwraca się w kierunku publiki. I reżyserka uśmiecha się po raz kolejny. Nie ma nic lepszego niż trochę fajerwerków na naszą premierę. A teraz zaczynajmy. Ragalf zaczyna klaskać, mówiąc hura, niech żyje premiera. Reżyserka zaczyna. W roku 4715 blisko Drezen na wprost armii, oczekującej na rozkazy postaci, pojawia się ich lider, rycerz-dowódca Ragalf. Oho! Lampkin Cyklop, odgrywający rolę Ragalfa,
pojawia się na środku sceny, mówiąc: moje serce płonie. Zatrzymuje się, delikatnie poruszając wargami. Kontynuuje nasza babcia Gretlen, mówiąc: zanim zainspirował swoją armię niesamowitą przemową, dowódca zamilknął, przygotowując się na swe najważniejsze słowa. Mogę nic nie powiedzieć, albo mogę podpowiedzieć temu aktorowi odgrywającemu rolę Ragalfa, że odwagą, moje serce płonie odwagą. Odwagą, mówi zachwycony cyklop, przypominając sobie linię, słysząc jak Ragalf mu podpowiada. Nigdy się nie poddamy, naprzód moi wojownicy, krzyczy dalej cyklop. Dowódca wygłosił niesamowicie inspirującą przemowę, kontynuuje reżyserka, ale rozumiał, że sama przemowa nie wystarczy w świetle nadchodzących niebezpieczeństw. Musiał opisać swojej armii cele, jakie musi osiągnąć oraz dać prawdziwą nadzieję swoim żołnierzom. Dlatego też dowódca powiedział: niczym strzała polecimy ku swemu celowi. O, to dobre. Lampkin zaczyna powtarzać słowa podpowiedziane przez Ragalfa, mówiąc: będziemy pędzić do naszego celu z prędkością. Prędkością. To jest właśnie antyczne zawołanie bojowe Azantli, kontynuuje dyrektorka, reżyserka, oraz zaklęcie dające dobre szczęście. Wtedy z armią, która została zainspirowana przez jego słowa, Ragalf przedstawił szczegóły swojego wielkiego, strategicznego planu. Jak wszyscy wiemy, Ragalf planował wystrzelić się z katapulty i przebić się przez fortyfikację wroga przez niebiosa. I to dokładnie to się stało, jakkolwiek. W momencie, w którym Ragalf zaczynał zasiadać w katapulcie, zanim została odpalona, demony wykorzystały tę chwilę do tego, żeby spełnić swój niecny plan. Zaczęły... Babcia zaczyna brać długą pauzę, a jej oczy zaczynają mrugać. Rzucił iluzję, która sprawiła, że wszyscy myśleli, że Ragalf tylko tam stał, tak jakby w ogóle nie leciał przez powietrze, ani nie wpadł w hordę wrogów, pnąc ich na lewo i prawo. A teraz, gdy wszyscy byliście świadkami najbardziej spektakularnego, dramatycznego punktu kulminacyjnego naszej sztuki, wróćmy do rzeczywistości na moment i przywitajmy wszyscy osobę, którą tutaj staramy się uczcić dzisiejszego wieczoru. Dowódcę. W końcu, bądź co bądź, to była jedna z jego pierwszych przygód. O! Wszyscy klaskają Ragalfowi, łącznie z ekipą teatralną. Więc, co myślisz, dowódco? Podobało ci się nasze show? O, tak wiele, tak dobrze się bawiłem, odpowie Ragalf. Oczywiście, pewnie. Tajemniczy uśmiech pojawia się na twarzy babci Gretlen. Uwierz mi lub nie, dowódco, ale nawet prawdziwy komik zawsze stara się wywołać uśmiech na twarzy swoich widzów. Niekoniecznie nawet na samej scenie. Nie musi być to jakieś pełne sukcesu, dokładnie profesjonalne przedstawienie. Czasami nasza sztuka omija limitacje naszej sceny. A teraz niestety nadszedł czas, żeby pożegnać się ze sobą. Byliśmy z tobą niemalże od pierwszego dnia, ale teraz, skoro przedstawienie jest skończone, teatr następnych drzwi ma inne miejsca, do których musi przybyć i przedstawić swoją sztukę. O nie, teatr nas opuścił. Zniknęli. Sztuka obejrzana. No to jak już jestem na zewnątrz, to możemy odwiedzić naszych handlarzy i sprzedać naszemu kwatermistrzowi trochę zdobytych po drodze przedmiotów, tak? Regal wejdzie więc przez jedną z bram do wewnętrznego dziedzińca swojej twierdzy. Tu jest Woodgiff. Jest i Wilcer, nasz kwatermistrz. Porozmawiajmy z Wilcerem.
Co za niespodzianka! Krzyczy kwatermistrz, widząc, jak Ragalf do niego podchodzi. Ragalf, wróciłeś z otchłani, żeby nam pomóc. Nie było cię przez długi czas, ale nigdy nie straciliśmy nadziei, że wrócisz, dowódco. Zobacz, co tutaj się stało. Jeden z żołnierzy był dobry w obsługiwaniu się nożem i wyciął. O, proszę bardzo, dostaliśmy kniknak. Co to jest kniknak? Muszę sobie sprawdzić, co to jest kniknak. Bibelot. Zobacz na ten bibelot, który stworzyliśmy. Jeden z żołnierzy znał się na nożach i wyciął go z kawałka drewna, a drugi, czarodziej, zaklnął go. Każdej nocy podawaliśmy go sobie z rąk do rąk i każdy żołnierz, który trzymał go, modlił się za twoją duszę, nieważne w jakiego Boga wierzył. To przedmiot, który jest podarunkiem od wszystkich z nas. Dziękuję ci, Wilcer. To my dziękujemy, że za to, że przyjąłeś nasz podarunek. Nie będzie sprawiało mi przyjemności mówienie ci tego, ale mamy kilka kłopotów. Nasi żołnierze zaczynają znikać z obozowiska. Znikają na dzień, czasem dwa, a potem znajdujemy ich ciała zniszczone tak bardzo, że nawet zwiadowcy, które je odnajdują, nie potrafią powstrzymać łez. Widzieliśmy już podczas tej wojny różnego rodzaju terrory, ale to, co zastajemy, widząc te ciała, powoduje dreszcz na moich plecach. Nie dzieje się to zawsze. Często tracimy jedną, dwie osoby każdego miesiąca. To niby mała strata w wielkiej skali naszej wojny, ale dzieje się już od jakiegoś czasu. Zaczęło się to dziać od momentu, w którym opuściłeś nas, kierując się w otchłań. Ale ledwie wczoraj zwiadowcy przynieśli nowe wiadomości. Mówią, że jest to praca jednej z grup demonów. Wściekłych bestii, gorszych nawet niż cała ta reszta. Jesteśmy prawie na końcu naszej podróży. Chłopaki pytają cię, dowódco, daj nam pozwolenie na to, żeby złapać te demony i upolować. Chcemy zemsty. Dobrze, złapiemy te demony i wykonamy na nich zemstę. O, dostaliśmy nowe zadanie. Od Wilcera nieznaczne straty. Ale zanim się tym zajmiemy, czas trochę posprzedawać rzeczy. Kolczuk. Zbroje płytowych. Mamy pełną zbroję płytową. Mamy takie zbroje. To sobie zostawimy, to można sprzedać. To można sprzedać. Co to, zwykła tarcza? Nie. Plus 3, dobra, to mogę sprzedać. To zostawiamy. To wszystko sobie chyba zostawię. No to możemy sprzedać. To sobie zostawimy, dobra. Jeżeli chodzi o bronię, to tak. Na pewno scimitary, łuki, falkiony, berdysze. To wszystko, czego mam więcej, mogę posprzedawać. I te zwykłe przedmioty tak samo. Czy to wszystko? Jeszcze 10 włóczni mamy do sprzedania. Dobra. Umowa stoi. Sprzedamy to wszystko. Czy są tu jakieś nowe rzeczy? Najlepiej zobaczymy od najwyższej ceny, co tu mamy. Kompozytowy łuk plus 3. A jak tam? Kto tutaj jest naszym specjalistą w łuk? Nie, no tu już mamy plus 5. Tu mamy plus 4. To nie. Nie ma nic ciekawego chyba w tym sklepie. Amulet. To dla Kronana mógłbym coś kupić. Co my tu mamy? Ultimate Predator. To jest, co to jest? Co to jest?
To mogę mu kupić. Chyba tak. Czy możemy tego użyć? Możemy. Hełmu nawet. Hełmu możemy użyć. Super. Proszę, i back of holding mamy. To też sprzedamy. Dobra, na razie umowa. Musimy to ubrać naszemu Kronanowi. Wszystko, gdzie jest Kronan. Kronan załatw. Ubierz to. Aha, a straciłeś. Dobra, możesz. To możemy ci ubrać i to możemy ci ubrać. Super. Okej. Co tu jeszcze możemy z Wilcerem ustalić? Bulk selling. O, to wszystko można by sprzedać. Super. I te jeszcze wszystkie dokładnie, jeszcze te płaszcze, to wszystko mogę posprzedawać. Super, jestem blisko już 1 000 000 sztuk złota, ale chyba nam to poprawi trochę sytuację. Tak, mamy zbroję. To wszystko sobie jeszcze możemy posprzedawać, dokładnie. Więc jeszcze, skoro tu jesteśmy, mamy do sprzedania kilka różnorakich amuletów, pasów i resztę sobie zostawimy. Dobra, sprawdzę jeszcze teraz w Cytadeli, czy ktoś się nie chce ze mną spotkać. Jak nie chcą, to możemy ruszyć dalej. Prosto do Cytadeli. Czy myśmy sobie odpoczęli? Muszę sprawdzić. Jeżeli nie, to odpoczniemy. Pozarządzamy jeszcze trochę krucjatą. A nie, proszę bardzo, kolejne spotkanie. Podchodzi na nią. Nie, Lady Konomi. Wybacz, dowódco, ale ambasador jednej z krain chce się z tobą spotkać. Krain, które uważaliśmy za naszego sojusznika, dopóki nie przybyli do nas, żeby przedyskutować tą straszną decyzję. Nara Kor, wysoka kobieta, salutuje Ragalfowi. Ice Girl, wita cię, dowódco. Me imię to Nara Kor, mój lord, Hedwend VI. Steward to jest nie najemca, zarządca Ice Girlu. Przysłał mnie tutaj z propozycją. Izger uważa Mendef za zaufanego i lojalnego sojusznika i nasz kraj nie zostawi cię w twojej godzinie potrzeby. Wojna przyprowadziła chaos i anarchię do ziemi Mendef i jesteśmy gotowi przybyć ci na pomoc. Korpus ekspedycyjny Izgeri jest gotowy przejąć kontrolę nad Neosianem i większymi miastami Mendef, żeby odzyskać pokój i ustawić porządek w tych miastach. Jednak, żeby ominąć wszystkie dyplomatyczne nieporozumienia, prosimy cię o zaakceptowanie naszej pomocy i pozwolenie nam na przekroczenie granic Mendef. Lady Konomi przerywa nagle ambasadorce. Mendef poradzi sobie samą z tymi wszystkimi problemami, które je toczą, bez pomocy z zewnątrz. Dowódco, muszę cię poprosić, żebyś wysłał swoje własne siły do stolicy. Nie daj wpaść naszej ojczyźnie w ręce nieznajomych. Uratowanie Mendef będzie opłacalne dla wszystkich krajów Awistanu, więc dlaczego tylko jedno z państw chce nam pomóc? Poprosimy wszystkich naszych sąsiadów, żeby wysłali swoich najbardziej zasłużonych żołnierzy, którzy rozwiążą ten kryzys i będą patrzeć jedni na drugich. Dzięki temu nikt nie będzie kuszony tym,
żeby korzystać z naszych ziem i naszych surowców. Deran teraz wtrąca się, mówiąc: nie za bardzo podoba mi się pomysł na wzywanie osób z zewnątrz, żeby wprowadzali porządek w naszym mieście. Zanim się dowiemy, to nie, zanim się zorientujemy, to już nie będzie nasz kraj. Jakiekolwiek mają tam te swoje oznaczenia na swoich sztandarach, to wszystko dla mnie jeden kij, odzywa się Lan. Jeżeli tylko potrafią zadbać o ludzi, pozwól im przyjść i pomóc. Patrioci powinni pomyśleć o tym, co by się stało, gdyby nie inne nacje w momencie, w którym doprowadzono nasz kraj do ruiny. No, ale z drugiej strony, odzywa się też Łodziw, te sprytne łasice mogą sobie pomyśleć, że wykorzystają odrobinę naszej nieuwagi, gdy będziemy wędrować i zajmować się swoimi sprawami, co? Po tym, jak skończymy z wojną, sami zadbamy o Mendę, więc dziękujemy, dziękujemy bardzo. A jeżeli ci niechciani pomocnicy pokażą swoje twarze, powiedz tylko słowo szefie, a ludzie wezmą ich na widły. Zwykli ludzie kochają Isger tak bardzo, jak ja kocham oddawanie moich pieniędzy na cele charytatywne. Jeżeli wybiorę, żebyśmy to my wysłali siły do Mendew, to przez 2 tygodnie mamy obniżone, tak? Mamy obniżone możliwości rekrutacji, ale później otrzymamy najlepszych synów Mendew. Taki atrybut, który daje plus 20 do morale. Dostajemy dodatkowe, ok. Jeżeli zgodzimy się na tą pomoc, dostaniemy siostry Złotych Eryni. Jeżeli posłuchamy Łudzifa, otrzymamy mendewiańskich kawalerzystów. Możemy też posłuchać Darana, Sosiela. Plus 10 bonus do mocy, to chyba to najlepsze. Tak, to dzięki temu wyborowi nasz generał główny dostanie plus 10 punktów mocy, czyli więcej many, tak? Sosiel przyzwi tutaj innych delegatów z innych nacji i niech patrzą na siebie nawzajem. Dobrze. I kolejny jakiś odwiedzający nas. Kapitan Haratman. Dowódco, dobrze, że jesteś znów z nami. Przybyłeś w odpowiednim czasie. Wśród twoich wojsk znowu panują niepokoje. Niestety, w momencie, w którym wróciłeś, wrócił też niepokój. Wrócili też Wari, nie pamiętam, kto to był. Ale oni powodują, że próbują przekonać naszych żołnierzy, żeby stanęli naprzeciwko, żeby walczyli z Ragalfem, tak? Obawiam się, że mamy do czynienia z otwartym buntem. Namawiają nasze armię, żeby zostawić Drezen i wyruszyć do Is na pomoc jej królewskiej mości. Jeżeli ich nie powstrzymamy, może zakończyć się to katastrofą. Spotkajmy się z tymi Wari. Nie sądzę, żeby było trudno ich przekonać do tego, że ich plan to czyste szaleństwo. Zbierzemy naszych lojalnych oficerów, odzywa się Sela. I powiemy, żeby porozmawiali z naszymi żołnierzami. Nieuzbrojeni i z otwartym sercem. Przekonamy ich, żeby nie słuchali tych szaleńców oraz ich pomysłów. Musimy, odzywa się Regil, potraktować ich z należytą surowością. Otoczmy wszystkie jednostki zaangażowane w rewoltę i zaaresztujmy wszystkich. Po czym ich powiesimy publicznie. Za każdym buntowniczym dowódcą znajduje się jakiś taki bardzo zły drugi w jego linii dowodzenia, który zawsze marzy o promocji, odzywa się Daran.
Jeżeli ich tam wszystkich awansujemy, zniknie również bunt. Dobrze. Dostaniemy Charismatic, Decimation. Możemy znowu posłuchać. Test siły. O, proszę bardzo, to nie jest złe. Ale posłuchajmy Sally. Dostaniemy, co prawda, feat Charismatic, ale najlepiej będzie przekonać żołnierzy, żeby tego nie robili. I to chyba tyle z najnowszych spotkań. Zobaczmy, czy jeszcze coś tutaj w dowodzeniu krucjatom się zmieniło. Rajd na Sukuba zaraz się skończy. Możemy wydać paradę jeszcze, super. I co? I ruszymy sobie zaraz dalej do walki. Muszę odkryć to przejście do labiryntu, ponieważ chciałbym zakończyć te zadanie związane ze ścieżką Złotego Smoka. A to nie będzie, widzę, takie łatwe. Zobaczmy sobie, jak tam, czy jak odpocznę. Dobra, odpocznijmy jeszcze raz. Wszyscy paladins, które spotkałem wcześniej, behaved very piously. They abhorred frivolity of any kind. You're not like that at all. You're not afraid to be yourself. The paladins you're talking about? They were easy to break, right? It's easy to break someone who's running from themselves. No, podczas odpoczynku Arusha rozmawiała z Selą, mówiąc, że nie spotkała jeszcze takiego paladyna jak ona. I nastał poranek. Światło w naszej fortecy nastało. No i wychodzimy całą drużyną. I co dalej? Rozejrzyjmy się. Jak tam nasza armia? Armia smoków, zero ruchu. Armia Drezen tutaj. Ta armia tutaj. Musimy. Czyli co tam w Chili Creek za zadanie mamy? Ruiny. Canabres, serce zagadki. Zamknięty portal do tego więzienia. Dobra. Muszę się zastanowić, gdzie ruszymy. Najprawdopodobniej będziemy próbowali dostać się do tego więzienia. Jest tu wiele zamkniętych portali. Nie wiem do końca, który wybrać. Ale mam nadzieję, że w końcu podejmiemy dobrą decyzję i zakończymy drogę smoka dla Ragalfa. Przedstawienie było ciekawe. Dużo znowu zarządzania jest krucjatą w tym piątym akcie. Już zapomniałem, jak czasochłonne to było. Zobaczymy, jak dalej nam pójdzie kampania Ragalfa i jego ekipy.